Maverick, to było super klawę w dechę! Mama, minna ma. Chcesz pokazać nowe triczki swoim przyjaciołom? Mama, pada! Chyba powinniśmy sprawdzić monitory. Mama! Aha! Zapomniałeś o wyścigu! Zatem lepiej szybko się zbieraj! Hej Mo, jak tam wyścig? Wszystko pod kontrolą? Tak właśnie myślałem. Mike, czy ty widziałeś nowy trik Mavericka? Podobał ci się? Mama, bina ma, bilala. Mo, ty wygrałeś! Kiedy wszyscy się kłócili, Mo po prostu przejechał cały tor. Dobra robota, Mo.
A wy, przyjaciele, następnym razem będziecie musieli pomyśleć o nowej strategii. Do zobaczenia następnym razem, moi przyjaciele. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Max. Wow, to najpiękniejsze kwiaty, jakie w życiu widziałem. Wow. O nie! Marty, ukradł jeden z twoich kwiatków! Głowa do góry, Max! Zaraz zawiadomię Mavericka! Maverick! Max, potrzebuję twojej pomocy! Max spokojnie podlewał swoje kwiatki, kiedy podstępny Marty przyjechał i ukradł jeden z nich. Musisz mu pomóc. Już dobrze, Max. Głowa do góry. Uważajcie! Te rośliny mają kły! Przez nie możemy przejść. I co teraz zrobimy? Naprawdę? Dobrze! Gotowy, Max? Wow, to działa! Dobra robota, przyjaciele! Zobaczcie, te kwiatki pokazują nam drogę! Dziękujemy wam, kwiatki! Wystarczyło tylko je podlać! Zobaczcie, tam jest Marty! Dzieciaczki, Maverick chce użyć swoich dopalaczy, ale żeby mógł to zrobić, musimy wszyscy powiedzieć turbo dopalacze! Raz, dwa, trzy, turbo dopalacze! Jaki masz plan, Maverick? O pomoc? Marty, jesteś otoczony. Nie wolno kraść. Nie możesz tak po prostu zabrać sobie czyjejś rzeczy.
kwiatki. O, doskonale. Max powiedział, że może cię nauczyć, jak dbać o kwiatki. Wow! Kwiatki chcą się zaprzyjaźnić. Hej, Malcolm! Hej! A co tutaj robisz samemu? Wow, to nowe walkie-talkie? Ale klawo! To Max z tobą rozmawia? A gdzie on jest? Max pojechał na szczyt tej góry? Ale czy to nie jest niebezpieczne? I mógłbym też dodać przerażające. Co to było? O nie! Co to może być? Coś bardzo dziwnego tu się dzieje, Malcolm. Lepiej szybko zawiadom Mavericka, żeby nam pomógł. Hej! Hej Maverick, hej Mia! Widzę, że świetnie się bawicie, ale niestety mam złą wiadomość. Coś się stało w górach! To pewnie Malcolm próbuje cię zawiadomić. Malcolm rozmawiał z Maxem przez walkie-talkie, kiedy nagle usłyszeliśmy dziwny dźwięk, zobaczyliśmy to, a potem nastała cisza. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz na szczycie góry jest te dziwne światło. Nie wiemy, co robić. Malcolm, bardzo cię potrzebuje, Maverick. Czy możesz tam pojechać? Zobacz, Maverick i Mia przyjechali ci pomóc. Zobacz, Maverick, to te tajemnicze światło. To bardzo dziwne. Dobry pomysł, Maverick. Mia może tam podlecieć, żeby zobaczyć, co to jest. Tylko bądź ostrożna, Mia. To jest UFO! I wygląda na to, że używa tego światła, żeby porwać Maxa! Nie, mama! Co? Te światło jest od Maxa? On odbija światło księżyca, żeby pokazać nam, gdzie się znajduje? Ale ulga! Zatem jedźmy mu na pomoc! Max, tak bardzo się martwiliśmy o ciebie. Czy wszystko w porządku?
Mamy. Manaki, mano mało. Potknąłeś się i twoje walkie-talkie wypadło? Aha. Makiahu. Moneka teke. Haha, Malcolm myślał, że UFO chce cię porwać. Musi? O. Mama. Juhu. Proszę bardzo, twoje walkie-talkie. Aha, Max chciał ci powiedzieć, że wszystko jest okej. Ale z was głuptasy. Maverick, Mia, dziękujemy za waszą pomoc. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Milo i Mitch. Cóż za wspaniały dzień, prawda? O-o, wygląda na to, że musicie się zdecydować, w którą stronę pojedziecie. No dalej, chłopaki, nie musicie się kłócić. Którą stronę wybieracie? A może powinniście rzucić monetą, żeby zdecydować, co? Mitch wybiera orła, a Milo reszkę. To jest orzeł, a to jest reszka. Okej, no to rzucamy. Ciekawe, co wypadło. To orzeł, a więc wygrał Mitch. I to on będzie wybierał, w którą stronę pojedziemy. Milo, Mitch, tylko spójrzcie na te przepiękne drzewo. Chłopaki, czy wy widzicie to, co ja? Niesłychane! Tam jest wielki tort! Tylko co on robi na drzewie? One wygląda tak smacznie! Milo mówi, że powinniśmy je tam zostawić. Może ktoś tam celowo je postawił? Ale z drugiej strony, znaleźliśmy je, więc chyba należy teraz do nas. No nie, znowu spadło. Nie! Milo, Mitch, musicie natychmiast objechać to. Okej, spokojnie. Zaraz poprosimy Mavericka o pomoc. On na pewno będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick, relaksujesz się w ten piękny dzień? Okulary i lód. Idealnie. To się nazywa odpoczywanie w stylu. O, chyba koniec odpoczynku na dzisiaj. Zobaczmy, co tam się dzieje, Maverick. Chyba wiesz, co robić, co? Solomon. Hej, chłopaki! To świetny pomysł na ochłodę w ten upalny dzień! Maverick, spokojnie! Dostaniesz zadyszki! Max, Milo i Mitch potrzebują naszej pomocy! Wpadli w pułapkę ognia i nie mogą się wydostać! No. Wybacz, Marty, ale Max musi jechać. Nie martw się, wróci później. Okej, tylko teraz w którą stronę?
Hej, zobaczcie, coś tam leży. To moneta. Pewnie pojechali w tą stronę. Mela? O nie, ogień się rozprzestrzenia. Musimy się pospieszyć. Milo, Mitch, wciąż tam jesteście? Trzymajcie się. Spokojnie, Maverick. Pozostaw to Maxowi. W końcu jest strażakiem. Świetna robota, Max. Dziękujemy ci. Uratowałeś nasze dźwigi. Jak się czujecie? Wszystko okej? Dziękujemy ci, Maverick. Jak zwykle, wszystko dobrze się skończyło. Ale Mitcha wciąż trapi jedno pytanie. Jakim cudem znalazł się tamten tort? Teraz już wszystko jasne. Maverick go tam schował, żebyście go nie odkryli przed waszymi urodzinami. Niestety los tak chciał, że odkryliście tort przez przypadek. Okej, teraz już wszystko jasne. Już dobrze, Maverick. Nie musisz się obwiniać. To był po prostu wypadek. Zgadzam się, Milo. Chyba czas już zjeść ten tort, co? Niesamowite! W końcu się razem zgadzacie z czymś! To chyba jakiś cud! Tylko ostrożnie! Dobra robota! Smacznego, przyjaciel! I wszystkiego najlepszego! O nie! Już tak mało brakowało, Milo i Mitch. Spróbujcie jeszcze raz. Dalej! Jeszcze trochę! Chyba nie obejdzie się bez pomocy. Poprośmy Mavericka. Wow, Maverick, ale ty jesteś pomysłowy. Twój sposób na odśnieżanie jest genialny. Ale niestety będziesz musiał odłożyć to na później. Nasi przyjaciele są w tarapatach. Milo i Mitch próbują postawić tą gigantyczną choinkę, ale niestety wciąż im się nie udaje. Potrzebują pomocy swoich przyjaciół. Myślę, że przyda nam się pomoc innych Monster Trucków. Zobaczmy, kto jest w okolicy. O, tu jest Malcolm. Cały zaśnieżony. Malcolm, słyszysz nas? Chyba nas nie słyszy. Jak się z nim porozumiemy? Czy to walkie-talkie? Doskonale! Hej, Malcolm, odbiór! Maverick ma pomysł, jak możesz się uwolnić z tej zaspy. Użyj swojego szkła powiększającego, żeby skupić światło słoneczne i tak stopisz śnieg. Wow, to podziałało! Fantastycznie! Okej, jedźmy teraz pomóc naszym przyjaciołom. O, wygląda na to, że Mike też utknął w zaspie. Musimy go uwolnić. Masz więcej pomysłów, Maverick? Tak jest, Maverick. Ten lewarek uniesie Majka. Dobra robota, Mike. Teraz możesz spychać śnieg. Ale chłopaki, nie zapominajcie o naszej misji. Musimy przecież pomóc Milo i Mitchowi. Aha.
O mój Boże, Miranda! Co tu się stało? Ona kompletnie zamarzła! Jak ją stamtąd uwolnimy? Mike, nie! Nie możesz użyć swojej szufli! Mógłbyś zrobić krzywdę Mirandzie! Przykro mi, Malcolm, ale słońce zachodzi! Nie będziesz już w stanie użyć swojego szkła powiększającego! Macie jakiś inny pomysł? Tak? Masz jakiś pomysł, Maverick? Ciekawe, co to będzie? Wow! Kręcąc kołami generujecie ciepło! A ciepło topi lód! Hej, Miranda, jak się czujesz? Tak lepiej. Czy chciałabyś dołączyć do naszej misji? Świetnie! Drużyno, ruszamy w drogę! Biedny Milo i Mitch, wyglądacie na wykończonych! Ale nic się nie martwcie! Miranda jest tutaj i zaraz was uleczy! Proszę bardzo, przyjaciele! Mamy dla was lekarstwo! Doskonale, moje monster traki! A teraz wszyscy razem postawmy tą gigantyczną choinkę! Musimy pracować jako jeden zespół! Zobaczmy, czy dalej to potrafimy! O nie, znowu chce się przewrócić! Mike, szybko zrób coś! Jest! Udało się! Nasza choinka w końcu stoi! Świetna robota, moi przyjaciele! Jestem z was dumny! Milo, Mitch, a czy macie jakieś dekoracje? Idealnie! Wow, Mike! Pomyślałeś nawet o prezentach! A gorąca czekolada to jest to, czego potrzebujemy po tym całym dniu ciężkiej pracy! Mamy choinkę, mamy prezenty, pada śnieg, a co najważniejsze, mamy siebie, najlepszych przyjaciół! Wesołych świąt, moje Monster Trucki! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Mike! A, widzę, że robimy tutaj porządki! Już skończyłeś? Wygląda fantastycznie! Hej, chłopaki! Gotowi na zabawę w labirynt? Okej, powiedzmy o tym pomyśle Mike'owi! Mike? Mike! Wow! Moe, Malcolm i Mike chcieliby się pobawić w labirynt. Możemy? Okej, posłuchajcie. W środku labiryntu są trzy kolorowe flagi. Moe, twój kolor będzie zielony. Malcolm, twój kolor będzie niebieski. A ty, Max, będziesz czerwony. Kto pierwszy zdobędzie flagę właściwego koloru i wydostanie się z labiryntu, wygrywa. Doskonale. Miłej zabawy i powodzenia. Nie jest to takie łatwe, co? Lepiej nie spuszczajcie siebie z oczu, bo któryś z was wyprzedzi drugiego. Ależ chłopaki, ktoś w końcu musi wygrać. Może to będzie Moe? Coś nie tak, Mike? Jeszcze nie widać naszych przyjaciół? Zaraz zacznie się ściemniać. Lepiej zadzwoń po Mavericka. On będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick. Wyglądasz świetnie. Byłeś dzisiaj na myjni? Chłopaki na farmie potrzebują twojej pomocy. Pojedziesz tam?
O, to pewnie Mike dzwoni. Aha. Hej Mia, Maverick właśnie jedzie na farmę Mike'a. Nasi przyjaciele zgubili się tam w wielkim labiryncie z siana. Właściwie mogłabyś nam pomóc. Przyłączysz się do akcji? Hej Mike, czy komuś udało się już wyjechać? Malcolm i Max są ok. Słychać jak się kłócą. To Mo, jemu też nic nie jest. Wjedziesz do labiryntu, żeby odnaleźć naszych przyjaciół? Nie? Chcesz, żeby sami się stamtąd wydostali? Chłopaki, jesteście w samym centrum labiryntu. Maverick mówi, żebyście przestali się kłócić, zaczęli współpracować, żeby się wydostać stąd. A tymczasem Mo prowadzi, ponieważ odnalazł flagę i pewnie już szuka wyjścia. Lepiej już ruszajcie, jeżeli chcecie go dogonić. Co ty wyprawiasz, Mo? Wyjście jest tuż obok. Czemu nie wyjedziesz? Przecież wtedy wygrasz. Czekasz na Maxa i Malcolma, tak żebyście wszyscy w trójkę wyjechali? Wow, jesteś prawdziwym kumplem. Co? Poprosiłeś Mię, żeby pomogła chłopakom wyjechać z labiryntu? Aha, ona użyje swojego światła, tak żeby pomóc im znaleźć drogę. Haha, tego się nie spodziewałem. Malcolm wykorzystuje swoje umiejętności detektywistyczne, żeby się wydostać. To Mo zostawił te ślady, żeby pomóc wam się wydostać. Ale wy tak się kłóciliście, że nawet tego nie zauważyliście. Tak jest, Mo. Zwyciężymy wszyscy razem. A skąd wiedziałeś, że Mo wyprowadzi ich? A, wiedziałeś, że on jest dobry w takie zabawy i że jest dobrym kumplem. A poza tym Mo jest mądrzejszy niż wszystkim się wydaje. Doskonale, moi przyjaciele, tak się cieszę. Do zobaczenia wkrótce.